Nachfahren zweier polnischer NS-Opfer klagen gegen die deutschen Firmen Bayer und Henschel auf Entschädigung in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro vor einem polnischen Gericht. Henschel hatte während des Krieges eine Firma übernommen. Die Nachfahren eines Zwangsarbeiters klagen gegen Bayer, das im Dritten Reich zu den IG Farben gehört. Tadeusz Śledziński zarabiał przed wojną 950 zł. Był świetnym inżynierem, 29 patentów Leopolda Welisza, majętnego i finansistę, i przedsiębiorcę, i filantropa. My idziemy w kierunku odszkodowania, w kierunku twardych danych, to znaczy tyle by zarabiał, gdyby nie wojna. My uznajemy taką sytuację, że jeżeli ktoś skorzystał z czyjejś szkody, to powinien zadośćuczynić. To jest rozumienie sprawiedliwości. Die Privatklage läuft parallel zu Reparationsforderungen der polnischen Regierung über 1,3 Billionen Euro, hinter denen die nationalkonservative Regierungspartei PiS steht. Nasze działania mają charakter przede wszystkim informacyjny, ale także dyplomatyczny. My staramy się wszystkim zainteresować organizacje międzynarodowe, też partnerów międzynarodowych, problematką braku sprawiedliwości po II wojnie światowej dla różnych krajów, asymetrycznym traktowaniem Niemców różnych krajów i różnych narodów. Wskazujemy, że to narusza elementarne zasady prawa międzynarodowego, praworządności, praw człowieka. Deutschland sieht die Reparationsfrage abgeschlossen. Polen erhielt 1945 durch einen Vertrag mit der Sowjetunion die ehemaligen deutschen Ostgebiete. 1957 verzichtete Polen in einem weiteren Vertrag auf die über die Sowjetunion laufenden Reparationen. Zu den neuen privatrechtlichen Verfahren hat die Bundesregierung bisher keine Stellung bezogen. Es handele sich um laufende Verfahren vor einem polnischen Gericht, die man nicht weiter kommentiere. Nach der Wiedervereinigung wurden in einem Globalabkommen 500 Millionen Mark an Polen gezahlt. Die Industrie zahlte in einen speziellen Fonds. Auch Zwangsarbeiter wurden entschädigt. Dziedzictwo II wojny światowej ciąży nad stosunkami polsko-niemieckimi. Pewnie w kolejnych dekadach będzie je obciążało. Jest pewna obawa przed precedensem. Krótko mówiąc, gdyby Niemcy stwierdzili, gdyby strona niemiecka stwierdziła, że wypłaci Polsce reparacje, całe czy jakąś część, to niemal na pewno w kolejce ustawiłyby się inne kraje. Today the opinions of Poles on the issue of reparations from Germany are divided. Some say that the subject should be already closed. Others that only compensations will close it. Germans on the other hand seem to pretend that the topic does not exist. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw.